Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii FIFA 20, symulowana kariera FC Barcelona. Tutaj mamy mecz z Realem. Przepraszam. Tu wejdzie Pogba. Najmocniejszy skład, jaki mamy. Dobra. Umtiti, aha, Umtiti za De Ligta. Dobra. Van Dijk zostaje. No i dobra, tutaj symulujemy. Zobaczymy, czy wygramy. U siebie 2-2, no taki sam wynik jak ostatnio też w tamtym sezonie. Także zobaczymy, jak będzie naprawdę już jutro. Bo jutro El Clasico. Coś ty. Ze Spartakiem Moskwa Liga Mistrzów. Dembele zmęczony, to wejdzie Coutinho. Lenglet weźmie tutaj za Titiego. O, De Jong wyzdrowiał. Dobrze. Cieszy mnie to. Coś takiego, dobra. Okej. Tutaj z Spartakiem Moskwa nagramy na wyjeździe chyba. Nie, u siebie. U siebie nagramy, to powinniśmy wygrać. 4-1, bardzo ładnie. Tu rozwój, no czego się nie chcę. A, muszę wbijać, ojaj. Znowu. Dembele. Ten Dembele to już tak widzę. Tutaj możemy go potrenować. De Ligt. I tutaj. Trent Alexander-Arnold. Dobra. Okej, treningi zrobione. Dalej, następny mecz. Zawodnik zawieszony. Z Realem Betis, tak? De Ligt, jestem ostatnio w całkiem dobrej formie. Chcesz zagrać, tak? Dobrze, zagrasz, proszę bardzo. Nie ma problemu. De Jong wyzdrowiał, to De Jong wskakuje do pierwszej drużyny. Tutaj ma Messi, za Messiego. Messi nie chce odpocznie. O, coś takiego. Symulujemy na wyjeździe z Betisem. 3-1.
3-1, bardzo ładnie. Sancho strzela, Griezmann i Dembele. Artur, jestem, może niech jest szefie. A Artur chce zagrać. Farta w transferu, Farta za Rekiticza jest, ale tutaj mamy odrzuć. O, ten będzie nawet dobry. Ten będzie bardzo dobry. 325 tysięcy euro i bardzo dobry potencjał. Dobra, to go podpisujemy. Tego też. Tego odrzucamy i tego odrzucamy. Oferta z Rakitica. Rakitica, kto tam chce go kupić? Napoli. 25 milionów euro, ale daje się znowu za poniżej. Więcej, panowie. Więcej za niego. 29 damy. Chcecie za niego hajs, to chcecie za niego... Chcecie go do drużyny, to musicie dać hajs za niego. Tu robimy treningi. Atletico pierwsze miejsce, proszę. Teraz z Realem Valladolid u siebie. 4-0, bardzo ładnie. Mbappe, Dembele i Suarez. Okej, okay, teraz gramy z Napoli. O pierwsze miejsce w grupie gramy z tym. O, dogadałem sprzedaż, bardzo ładnie. Rakitic 30 milionów daje za niego, bardzo ładnie, zaakceptujemy. Rakitic się pożegna chyba z nami. Araujo sprzedany, bardzo ładnie. I tu gramy z Napoli. A tu mamy wyjście z grupy pewne już, tylko nie wiadomo z którego miejsca. Czy z pierwszego, czy z drugiego. Okej. I tutaj damy... Pogba dostał czerwoną. O, proszę. To zagra Artur. Gdzie ten Artur jest? Tutaj, okej. Za Pogbę. I tutaj damy też Coutinho za Dembele. I Sancho, Messiego może damy. Messi troszkę się już... wypoczął, to można go wpuścić na mecz. No i dobra. Fati 80 już overall wbił, bardzo ładnie. No i tutaj symulujemy. Gramy na wyjeździe. Wystarczy nam remis, żeby wyjść z pierwszego miejsca, ale wygrywamy. Mbappe i Coutinho, proszę. Puściliśmy Coutinho i... Coutinho się odwdzięcza brameczką. Bardzo ładnie, idziemy dalej. Teraz będziemy grać mecz z Deportivo. Tak, z Deportivo. Tu mamy biuro, coś tu w biurze, to nagroda z turnieju, koniec zawieszenia, dobra. I symulujemy na wyjeździe mecz z Deportivo La Coruña. Bardzo ładnie 3-0, ale to tam Coutinho hat-trick, proszę. Tam czerwoną kartkę dostał jakiś gościu, Soma jakiś. Dobra. Tutaj trenujemy. Bardzo ładnie. T
Tu mamy mecz z Realem Sociedad. Troszkę tutaj zmieniamy. Za Coutinho damy Dembele. Za Messiego Sancho zagra. Za Artura zagra Pogba. Lenglet za Van Dijk'a i za tu MTT. O, może coś takiego. Okej, okay, zapisujemy i gramy meczek z Deportivo La Coruña, tak? Nie, z Realem Sociedad. I ten mecz gramy u siebie. 2-0, De Jong i Mbappe, ładnie, wygrywamy. Dzięki, że mogę występować. Dobrze, dobrze, że dziękujesz. Titi, muszę grać częściej, nadal masz pierwsze miejsce, dobrze się spisałeś. Kolada został sprzedany, Rakicie został sprzedany i bardzo ładnie. Zespół tutaj mamy. Za Dembele. Za Dembele, gdzie jest ten Coutinho? Tego Coutinho to... Nie mogę, to mi się myli, bo on ma tutaj teraz SPO, a miał LLS. Messi, dobra, niech będzie Messi tutaj. Okej. I Van Dijk tutaj. Za Umtitiego. Dobra, tu gramy z Villarreal. U siebie, dobra. Pasowałoby wygrać, wygrywamy 2-0, bardzo ładnie. Suarez, kontuzja. Szkoda, kontuzja, ale Suarez został sprzedany chyba, nie? Ale pewnie odejdzie po zakończeniu sezonu. Dobra, i teraz mamy półfinał Supercopa z Espaniolem, czyli derby. Derby tej Katalonii. Dobra, ważne informacje o rynku transferowym. Prognozy nie są w kwestii kapitana. Czy zawodnikom kończy się... Aha. Kontrakty się kończą, tak? Lionel Messi, zleć przedłużenie, akceptuj. Messi, Rafinha tutaj jest. Zleć przedłużenie, akceptuj. I jeszcze kto tam był? Sergio Akiemę. Kto to jest? Sergio Akiemę. Gdzie on jest? Jest tutaj lewy obrońca. Dobra, czat drużyny. To, że wystawił mnie pan w ostatnim meczu, bardzo wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że panie mi dał zaufanie. Jestem z ciebie dumny. Dobrze się spisałeś. Ok. Tu zrobimy treningi. Aleksander Andor, poszło mu overall. Bardzo ładnie.
Jedziemy dalej. Aha, te transfery kogoś posłowałoby kupić. Nie wiem ile mam hajsu. Alba, proszę. Ale Alba jeszcze ze sezon zostanie. Alba jeszcze nie sprzedaje. Ale posłowałoby kogoś kupić na tę lewą obronę. Obrona lewa Pellegrini. A ten Hakimi dobry jest, ale on w Realu jest o. Tego nie znam. Chilwell, ten Chilwell wiem, że dobry będzie. Niech mu tutaj wyskautuje go. Chyba wiem, żeby on był. Tutaj Regulion. Niech go wyskautuje. Mendy wiem, że jest dobry ze City, a niech go wyskautuje. Zinchenko to nie. Bennesabi. Emerson. Van Bissaka wiem, on będzie dobry. A na prawo obronę mam. A może by trans szukaj. Tego Grimaldo 25 lat 86, o. A ja mam go w tym, dobra. Może by spróbowałby go kupić. On jest dobry. Albo Robertsona. Ile chcę za tego Robertsona? Czy pewnie będę chcieć z 90 milionów, pewnie będę chcieć za niego. Nie wiem, czy tyle kasy mam. Zobaczymy, jak nie mam kasy, to będę musiał. Nie kupię go. 85 milionów. 5 milionów mi brakuje. On tak. Ten będzie chciał dużo kasy za niego. Ale kurde, bardzo dobry. 80 nowy oś zaproponuję. Damy 75. Ciekawym co oni na to. Ale Klopp będzie chciał kasę ładną za niego. To 11 milionów, o ja, nie mam tyle. Kurczę, z lewego obrońcy 100 milionów ponad? Zakończ, nie mam hajsu tyle. Chyba, że, teraz co? Może by zrobił wymiankę za... Spróbujemy tego kupić, tego Grimaldo. Też kiedyś zawaliłem tam, bo mogłem zaproponować im za Albę dać, a i dopłacić trochę. Zobaczymy co na to Guardiola. Ten jest tańszy troszkę. Damy 60. Milionów euro. Osiemdziesiąt pięć za niego chcą. Może kontroferta, może zejdźcie z ceny troszkę. Może 80. Co oni na to? O, zgodzili się, okej. Mamy lewego obrońcę młodego. Wolałbym Robertsona, ale może Robertsona kiedy indziej kupimy jeszcze. Tutaj zrobimy zleć.
Jedziemy dalej. Mamy mecz z tym Espaniolem. Artur chce zagrać. Dobra, wejdziesz za Pogbę. Tu zmienimy Coutinho. No i okej, zagramy. Symulację zrobimy. Z tym Espaniolem na wyjeździe, no. Te derby to zawsze ci, ale jest, wygrywamy 1-0, ledwo, ledwo, ale wygrywamy. Dobra, jedziemy dalej. Grimaldo akceptuje, okej. Zaakceptuj. Mamy tego Grimaldo bardzo ładnie. Imponujący występ, dobra. I z Atletico teraz mamy. Semedo nie na sprzedaż na razie. Odrzuć. Absolutnie. A, to finał mamy, Superkopa z tym. Juventus się zgłasza po Van Dijka. Nie. Nie na sprzedaż, panowie. Zespół. Tutaj chyba nic bym nie ruszał. I tutaj finał. Superkopa. Gramy z Atletico na wyjeździe. Zobaczymy. Tu będzie ciężko, ale 2-0. Bardzo ładnie wygrywamy. Griezmann i Mbappé. Mamy przynajmniej już jakiś puchar zdobyty w tym sezonie. Dobra. Jedziemy dalej. Mbappé znotuje znakomite. I Busquets. 50 milionów dają za niego, tak? To zaakceptujemy chyba. 32 lata, pożegnamy Busquetsa. I teraz mamy mecz z Levante. Końcowy raport 81. Końcowy raport 82. Ten Chilwell. I końcowy raport 82. A, to już kupiłem lewego, dobra. I tutaj symulujemy. Z Levante na wyjeździe, bardzo ładnie. Zobaczymy, jaki będzie wynik. 4-0, bardzo ładnie. Dembele, dwa bramy, Messi i Artur. I teraz mamy 1-16 Copa de España. Busquets został sprzedany. Semedo nie na sprzedaż na razie. Tu musimy zrobić troszkę przy ten. Tu weźmiemy Coutinho. Zagra Sancho za Messiego, za Artura zagra Pogba. Tutaj za Lenglet De Ligt i Umtiti zagra za Van Dijka. I tu mamy tego Grimaldo. Niech tutaj wejdzie do składu. Dobra.
Okej. I transfery szukaj na pomoc. Ja bym chciał, tylko nie wiem, czy jest on. On jest chyba dalej. SPO on jest, tak? Tylko SPO, same SPO, czy Delali? Młodziutki, bardzo dobry. Dodaj do listy życzeń. A jeszcze myślałem o... Milinkowicz Savić, on w Bayernie jest, proszę. Osiem z SPD Rodri chyba. Ten? To był ten? Nie, to nie ten. Jak mu było? Tak, nie. Rodri. Chyba Rodri mu było. SPD. Albo inaczej. Premier League. Zespół, on był w City. Ten Foden będzie dobry. Bernardo Silva, prawy skrzydłowy, on jest? O! Dobry gościu. Sané też jest dobry. A Sterling lewy skrzydłowy jest, proszę. A był prawy skrzydłowy. Nie ma go tutaj, dobra. Sprzedali go chyba. O, Marco Reus. W City. Dobra, znajdziemy jakiegoś tam. Symulujemy tutaj. I 4-0, bardzo ładnie. Coutinho, dwie bramy. Cucurella chciał zagrać, ale nie będziesz grał. Na razie jesteś za słaby. Dalej. A, zapomniałem treningów znowu zrobić. Zapominam sobie czasami o tych treningach. Dobra. Następny mecz z Celta Vigo, z tego co widzę. A tu De Jong dostał czerwoną, o proszę.
To zagra Artur. Tu wejdzie Dembele i tu gramy, damy Messiego. Messi na ław, o. Niech sobie zagra. I Van Dijk. Niech się zagra. I Sancho za Cucurella. Okej. Symuluj. Celta Vigo. Okej. U siebie, no to powinniśmy wygrać. 4-0, bardzo ładnie. Messi dwie bramy. Chciałbym panu powiedzieć coś tam, żeby pan wiedział, co on tam chce. Że martwię się, że plotki jakieś dobre, że trwają prośbę. I tu sobie symulujemy treningi. I tu mamy grać mecz z Realem, ale to jest Copa de España, tak? Koniec zawieszenia, przełożone, zawodnik zawieszony, dobra. Zespół. Coutinho. De Jong. Dobra, reszta została, a może Umtiti za Delichta. Van Dijk zostaje, albo za Grimaldo, może Grimaldo zagra. Nie chce zagrać, bo ma w morale słabe. Pogba, Pogba. Za Delichta. No i dobra, ten mecz z Realem zagramy. A nie, nie symuluj, tylko zagramy. Okej. Okej. Barca, graj. Dobra. Dobra. Czeka nas dzisiaj bardzo ważne spotkanie. Prawdziwa ozdoba tej fazy rozgrywek. El Clasico. A to zima, widzę. Na którym pomimo trudnych warunków zostanie rozegrany dzisiejszy mecz. Przed mikrofonem Dariusz Szpakowski. Kłaniam się nisko, a moim towarzyszem na stanowisku komentatorskim będzie dzisiaj Jacek Laskowski. Już za chwilę zobaczymy mecz 1/8 finału. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Rozgrywki nabierają. Okej, ciśniemy, ciśniemy. Drużyna za 90 minut. I proszę, i Mbappé, i o, obronił. Bramkarz był tam, gdzie powinien. Klasowa interwencja naprawdę najwyższej próby. Z narożnika Griezmann dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Podania Hazarda przejmują. I szał, pięknie. Pięknie, 1-0, piąta minuta, Coutinho z pierwszej piły uderzenie. Dobra, jedziemy dalej. Strzał na bramkę z pierwszej piłki. Nie było czasu do stracenia, precyzyjne podanie można było od razu wykorzystać. Pierwsza bramka dzisiejszego meczu padła w 7 minucie. I pyk, i pyk, i strzał. Świetnie, brawa dla bramkarza. Ale wybronił. Z narożnika Griezmann. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Mbappé! Obronił Courtois.
tak odparty na linii bramkowej przed chwilą, ależ to było szczęście. Łód szczęścia przyda się zawsze i każdemu. Teraz już bezpiecznie rozpoczną od własnej bramki. Messi, pięknie, dwa. No to trochę za łatwo już. Miałem, pokazuje, że warto na niego stawia. Miałem zwiększyć poziom trudności. Kolejnego szybkiego trafienia. Naprawdę niewiele było im potrzeba. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2-0. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Aj. Marco Asensio. Dobra, piła zabrana, piła. Podanie do Mbappe, Mbappe jest szybki, Mbappe, Mbappe, pyk, pyk i pyk. Spalone, Coutinho. Artur, Kylian Mbappe, Coutinho. I szał. Artur. A. Świetnie interweniuje. Courtois obronił. Z narożnika Griezmann. Oddalają grę od strefy obronnej. I szał. Coutinho. Aj. Nalazł się tam, gdzie być powinien. I szał. Szansa. Aj. Blisko było. Zabrakło do gola. De Jong. Kylian Mbappé, Artur, mierzona piłka, wprost zablokował obrońców. Obronił. Co on to zrobił? To podanie do bramkarza było. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Artur, Lionel Messi, Griezmann, De Jong. I pszał. A, obronił. Piękna interwencja bramkarza. Nie Courtois. Dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Nie udało się zbudować. O, kontra idzie. Ślicko, Goń go. Wchodzi ze skrzydła w pole karne. Barcelona traci piłkę. Dobre odebranie piłki bez faulu. Okej, idzie kontra. Pyk. Coutinho. Pyk. Griezmann. Tam na skrzydło, pięknie. Tu mamy skrzydło, Messi. To środkowanie. Messi. Szał. Obronił. Ależ interwencja Courtois, nie ma gola. Koledzy z drużyny muszą mu za to podziękować. Pyk, i do środkowania od razu. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Obronił. Courtois. Trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Genialne podanie piętą. A. Dola, piłka mija bramkę. Blisko było. Dobra. Musiał wrócić po piłkę do środkowej strefy. Lionel Messi. Messi. Coutinho. Griezmann szał, ale zablokowany. Real traci teraz piłkę. I szał. A. Broni Courtois. Dobra, pierwsza połowa 2-0. Przy pierwszą połowę 2-0. Ładnie. Przed chwilą zawodnicy zaczęli drugą połowę w hiszpańskich rozgrywkach pucharowych. W każdej rundzie wiele się dzieje. Pierwsza połowa tego spotkania w pełni to potwierdza. Druga również powinna być ciekawa. Pjanić. Dobrze. Dobra, podanie. Aj, jakby to przeszło. Posopadłe. Mbappe przed szansą. Pyk. A, jest. 3-0. Pięknie. To Coutinho.
Ależ on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Analiza przedmeczowa w żadnym razie nie przygotowała nas... Ajajaj. I to absolutnie potwierdza znane Państwu powiedzenie, że w futbolu wszystko może się zdarzyć. Zmiana w Realu Madryt. Mendy. De Jong. Piękne skrzydło. Pięknie go dostrzegł. I strzał. Pięknie. Cztery. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje w trybunach. Raz, dwa, trzy, hat-trick. Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Gospodarze chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać, bo tego wyniku nie ma. Griezmann, podanie. Aj, o! I szał, i brameczka. Pięć zero. Niesamowita akcja kibiców. Bardzo pięknie. Piłka wpada w dolny róg. To wymagało wiele precyzji. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Fantastycznie przymierzył. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Coutinho, Kylian Mbappé. Ajajaj. Aut dla Realu Madryt. Jović. Ależ przeczytał to jak profesor. A, źle podałem. Carvajal. Pjanić. Marco Asensio. De Jong. Alexander Arnold. Na skrzydło, aj. Lewscy przejmują piłkę. W piłkarskich kręgach niedawno aż wrzało plotek o dopiero co dopiętym transferze. Sergio Busquets. Za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. A, za mocno. Okej. Artur, dobrze. De Jong. Aleksander Arnold. Artur. Prostopadła, a... Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Piłka poza placem gry. Rywale wznowią grę od własnej bramki. Leo Messi w najlepszym wydaniu. Absolutna dominacja Argentyńczyka na boisku. Tak, łatwo mu dzisiaj przychodzi dochodzenie do sytuacji strzeleckich, co doskonale widać teraz na ekranach. Do tego jego starania już raz zostały wynagrodzone. I szał. Dobrze, ucieka obrońcom. A, obronił. Dobra okazja, ale Courtois kapitalnie broni. Z narożnika Griezmann. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. O, idzie Hazard. 6 minut regulaminowego czasu gry. Goń go. Dobra. Niestety nic nie wyszło z tego dośrodkowania. Prostopadła na skrzydło. Coutinho. Dośrodkowanie. I strzał. Aj, wybronił to. Zachował koncentrację do końca. Wspaniale wybronił to uderzenie z bliska. Narożnika Griezmann. A. No, strzał główką, obroniony, pewna interwencja. Powinni szukać innych sposobów. Takimi uderzeniami golkipera nie pokonają. De Jong. I strzał. A, obronił. Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego, ale nic z tego.
Dobra, koniec. Koniec meczu, efektowne, pewne zwycięstwo. 5-0, Coutinho hat-trick, dobra. Dalej. Jedna ósma, dobra, tutaj Real, najmocniejszy rywal, można powiedzieć, wyeliminowany. Dobra. Oferta za transferu za Semedo, Semedo nie na sprzedaż, no ile razy będę odrzuć. Sama Dembele, tak? Nie, na razie nie na sprzedaż jeszcze. Za młody. 84 miliony za niego. 200 milionów jak dacie, to go sprzedam. I tu mamy kolejny mecz. De Ligt chce zagrać, a to spokojnie. Van Dijk, Lenglet, De Ligt. Tu zagra cała... zagra... Gdzie ten Semedo? Tutaj Semedo. Tu zagra Alba. Na lewym skrzydle zagra Dembele. Sancho zagra na prawym skrzydle. Tutaj w pomocy Pogba z Rafinią. No i tyle. Napadziorów, o Ter Stegen się nawet, to weźmiemy netto. Dwóch pasowałoby, przynajmniej z dwóch napastników, żeby były na zmianę. Symulujemy. Z Espaniolem derby. Katalonii. I wynik 5-1, ale kurde, rozwaleni. Bardzo ładnie. Griezmann, dwie bramy, Mbappé, Dembele, Pogba. Transfery. On jest SPD i SPO. Aha, nie chcę go puścić. Dele Alli ma SPO i SP. Ale chyba nie mamy tyle kasy, żeby go kupić. No nie, to nawet szkoda, żeby myśmy... Chyba, że wymiana piłkarzy, pomocnicy za Rafinię. Ile by chcieli dopłaty? Jeszcze 80 milionów dopłaty, no bez jaj. Zakończ, dobra, nie mamy kasy. No nie mamy hajsu na razie. Imponujący występ. Tego tabla, co to jest? 21 lat, tak. Dobra, tu już kończymy okienko transferowe. Przynajmniej z jednym pomocnik jeszcze.
mamy comiesięczny raport. Przejdź do drużyny seniorskiej, żeby zarząd był. Ten słaby, kurde. A tu miał gościu 17 lat, już jak można do. Przejdź do drużyny seniorskiej, dobra. Ci co mają 15 jeszcze nie mogą iść do tego. I tu mamy. Dobra, to już byłem tutaj. Tu mamy z Valencią mecz. Tu musimy troszkę dać od tym Van Dijk. O, Umtiti jeszcze nie wyzdrnie. Rafinha, za to wejdzie De Jong. Też tego widzę, że wyzdrowiał. Może Ansu Fati damy Ansu temu Fatiemu zagrać na lewe skrzydło. No napadzior potrzebny, jak nie wiem co napadzior. Napadzior i pomocnik przynajmniej jeszcze z jeden. I tu mamy ćwierćfinał Copa España z Walencją. Ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie.